Witam w drugim filmiku, jeżeli chodzi o markę Louis Vuitton. Chciałabym przedstawić właśnie ich unikaty, których nie mogę odżałować, jeżeli chodzi o wycofanie. Genialna ich mimoza. W nutach między mieście fiołka, mimoza, migdał. Przepiękny zapach, on był taki upojny. To były takie ciepłe kwiaty, no po prostu był fascynujący. Następny ich cudowna akacja. Tutaj również mimoza. Mimoza z akacją, z taki różnie taki cieplejszy, taki właśnie miodowo-akacjowy klimat. Także pięknie wychodzą takie te ciepło, miodowo, drzewne klimaty, właśnie mimoza, akacja. Również bardzo żałuję, że wycofany. Aktualnie w sklepach z tej serii jest tylko orchidea, niestety. Ruban Orange, przepiękny pomarańczowy unikat, miałam w postaci flakonu, nie pamiętam czy on mi się wykończył, czego sprzedałam, że sprzedałam, to po prostu idiotyczna wręcz decyzja. Tutaj mamy naprawdę owoc pomarańczy, taki właśnie intensywnie owocowo-pomarańczowy zapach, dopełniony tam drzewnymi, wetivery, acedr, wyjątkowy. Fede Orange, ten zapach miałam, jak dobrze pamiętam, w postaci odlewki. Tutaj również był mocny motyw owocowo-pomarańczowy. Tym razem również z drzewami, ale też z kadzidłem. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o perfumy, to motyw owoców pomarańczy nie jest tak bardzo częsty. Często są to właśnie, nie wiem, neroli, petit grain. Generalnie typowy owoc nie do końca, a marce Louis Vuitton to się udało. I na koniec ich fenomenalna, najpiękniejszy, z najpiękniejszych lawend w perfumach Eau de Récolte Bleu, również niestety unikat, właśnie lawenda z zielenią.